tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Panie pośle, mieszkańcy Leska i nie tylko mieszkańcy, turyści nie mogą się już doczekać obwodnicy Leska, ułatwionej drogi do Jeszcze. Proszę powiedzieć, co w tym temacie się dzieje, czy są jakieś postępy? Trzeba powiedzieć, że obwodnica Leska jest potrzebna, natomiast nigdy nie można prowadzić inwestycji w braku zgody lokalnej społeczności. Myślę, że ostatnie tygodnie dały dużo dobrych spotkań na poziomie samorządowym, ale także na poziomie regionalnych ochrony środowiska, czy też zarządów dróg wojewódzkich. Myślę, że w ciągu najbliższych 12 dni zaproponujemy na tyle dobre rozwiązanie, które będzie satysfakcjonowało wszystkich. Jesteśmy, myślę, że bardzo blisko porozumienia. I przy dobrej woli rządu województwa, który jest inwestorem, a który jednak będzie musiał dołożyć więcej środków niż początkowo planował, uda się tą inwestycję przeprowadzić w sposób taki, że wszyscy, albo przynajmniej zdecydowana większość, będzie zadowolona. Czy to wiąże się ze zmianami, jeśli chodzi o prowadzenie tej drogi? Czy tutaj nie zostaje to zmienione? Definitywnie tak. Interesowałem się tym jako poseł w ramach ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Jako poseł mogę mieć wgląd w akta sprawy, które są prowadzone. I żaden z tych wariantów, który jest obecnie, myślę, że nie znalazłby akceptacji chociażby strony samorządowej lokalnie. Natomiast jest koncepcja taka, która może połączyć wszystkie strony i myślę, że ta koncepcja, jeżeli będzie zaakceptowana przez inwestora, to zostanie przez inwestora tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.